Halo kochani, witam Was w Miamniamowej Kuchni. Wszystkich autorów książek kulinarnych informuję. Ile czosnku używamy do ziemniaków zapiekanych o smaku maślanym? Dużo. Albo jeszcze więcej. Albo jeszcze więcej. Tyle, ile lubicie. Bardzo dużo. Bo to fajna zapiekanka. Tu dużo ziemniaków, jakieś 1,5 kg obrane. Nie będę Was zanudzał obieraniem ziemniaków. Dużo czosnku, ja tu mam główkę świeżego czosnku. Dużo masła, bo to ziemniaki o smaku maślanym. Trochę śmietany tłustej, kwaśnej, mleko, sól i pieprz. I to wszystko, czosnek kroimy na cieniutkie plastry. Dużo tego czosnku, więc chwilę będzie trwało jego krojenie. Ale kiedy będę kroił czosnek, możemy już włączyć tą maszynerię, o właśnie, by się nagrzała. I od razu na patelnię, albo wok, albo duży rondel, albo duży garnek, najlepiej szeroki, wrzucamy masło. Masło zaczyna się już pienić, więc można wrzucić czosnek. I na małym ogniu smażymy go przez kilka chwil. Powinien się zeszklić, nie powinien się zrumienić. I teraz czas pokroić ziemniaki. Kroimy je na cienkie plastry. Można również zrobić to za pomocą malaksera. Żeby ziemniaki było łatwiej pokroić, należy złapać ziemniaka, przekroić na połówkę i dopiero wtedy kroić na plastry. Będzie łatwo i szybko. No same się nie pokroją, ale przynajmniej same się obrały tym razem w Miamniamowej Kuchni. Już niedużo mi zostało. Czosnek się smaży. Zaraz się już smaży. W zasadzie zeszkli. A ja dam sobie radę z wszystkimi ziemniakami. To jest bardzo ważne w tym przypadku, żeby był zeszklany. Właśnie tak. Zachwycające połączenie. Zapach masła, smażonego masła i czosnku. Dolewamy do niego śmietanę. Tu nie można użyć chudej śmietany, więc musi mieć co najmniej 18%, żeby się nie zważyła. Mieszamy, dajemy te ziemniaki do woka w tym przypadku. Szybko mleko, żeby śmietana się nie przypaliła. Mleka należy dodać tyle, by ziemniaki były nim przykryte. Więc należy używać garnka o dużym dnie. I teraz najdłuższa i najtrudniejsza część przygotowania tego dania. Jakieś 20 minut gotowania i częstego mieszania. Możemy od razu doprawić solą. Ziemniaki ze śmietaną i z mlekiem będą się przypalać. Taka urada tego dania. Więc trzeba to pilnować i często mieszać. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na średnim ogniu. Poszło! Ziemniaki też już zaraz pójdą, bo są takie, jakie być powinny, czyli nie są całkowicie ugotowane, ale po naciśnięciu rozpadają się. Zobaczcie, kochani, czas doprawić je grubo zmielonym pieprzem. Ja lubię dużo, mam nadzieję, że Wy też. Dużo pieprzu, dużo czosnku, dużo mleka, dużo ziemniaków. Dużo radości, bardzo dużo radości. Naprawdę super to danie. Forma wysmarowana masłem. Przekładamy ziemniaki do środka. Teraz to wszystko trzeba lekko uklepać, wyrównać. Lekko zamieszać, by konsystencja była wszędzie taka sama, czyli tyle samo mleka i śmietany przypadało na ziemniaki. Wstawiamy formę z zawartością do piekarnika 180 stopni, 20-25 minut. Będzie pachnieć pięknie. Kiedy ziemniaki się pieką, zrobimy chłodnik. Chłodnik obejrzycie w następnym filmie. Taki fajny, błyskawiczny chłodnik. Taki kolor będzie miał obłędny, różowy.
Pewnie, że będzie podwójna porcja. Mogę powiedzieć to dwa razy. Zapraszam na obiad. Chłodnik, gęsty, pyszny, zdrowy, niskokaloryczny. Ziemniaki, dużo kalorii. Wystarczą za jedno danie w ciepły dzień. Pachną masłem, czosnkiem. Fajne. Proste, nieskomplikowane i zdrowe. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. To mówiłem ja, Grześ albo Grzegorz, jak to woli, z Mniam Mniamowa. Do zobaczenia na Mniam Mniamowa.